Państwu bardzo dziękuję za zaproszenie kolejny raz. Nie byłoby takiego Nowego Sącza, jaki jest dzisiaj, gdyby nie pierwsze gimnazjum, pierwsze liceum mieszczące się tutaj za oknami. Była to i jest to szkoła, która ma kolosalny wpływ na to, jakim jest nasze miasto, jakie jest nasze miasto, jakie było. Nowy Sącz wiele zawdzięcza uczniom, wiele zawdzięcza nauczycielom tej placówki. Chciałem się skupić właśnie na tych aspektach w swoim krótkim wystąpieniu, no bo jak można opowiedzieć w kilka minut właśnie o tylu fantastycznych postaciach, które przewinęły się przez tę szkołę. Głównym jakby zadaniem i umiejscowieniem pierwszego gimnazjum tutaj w Nowym Sączu było utworzenie takiego oczywiście regionalnego ośrodka edukacyjnego i w pewnym sensie się to udało założycielom w 1818 roku. To się udało do tego stopnia, że do początku XX wieku pierwsze gimnazjum miało najsilniejszy wpływ tutaj właśnie na Sądecczyznę i nasz region, jeżeli chodzi o edukację, oddziaływało bardzo silnie. Jednocześnie, paradoksalnie, był to teren, zupełnie tak samo jak cała Galicja, który był naznaczony głębokim analfabetyzmem. W 1880 roku było to 60% mieszkańców Nowego Sącza, ale już w 1900 roku było to 40%. W międzywojniu jeszcze mniej, więc to pokazuje, jak bardzo ten system oświaty zbudowany w Galicji, którego perełką, którego wisienką na torcie przysłowiową było to pierwsze gimnazjum, jak bardzo ten system zmienił wykształcenie nowosądeczan. Nauczyciele i uczniowie, społeczność pierwszego gimnazjum cechowała się kilkoma takimi przymiotami, o których sobie pozwolę Państwu powiedzieć. Pierwsza z nich to jest patriotyzm, o którym tutaj mówił mój szanowny przedmówca. Patriotyzm, który był od początku silnie zakorzeniony i widoczny w nauczaniu i w życiu, przede wszystkim w życiu późniejszym absolwentów pierwszego gimnazjum. To jest także nowoczesność. Nowoczesność, która tutaj w Nowym Sączu ciężko się przebijała w okresie autonomii galicyjskiej, która ciężko przebijała się w dwudziestoleciu międzywojennym, otwartość na nowinki. I tutaj nauczyciele pierwszego gimnazjum byli grupą wyjątkową. To była grupa, która kreowała wizerunek Nowego Sącza. Dosyć powiedzieć, że należeli do nieskończonej liczby stowarzyszeń, a rekordzistą akurat był Romuald Reguła, który chyba tutaj nie uczył w pierwszym gimnazjum, ale należał aż do 11 stowarzyszeń jednocześnie, więc wyobraźcie sobie Państwo, jacy to byli ludzie ambitni. I trzecia cecha społeczności pierwszego gimnazjum to jest pęd do wiedzy i otwartość na tę wiedzę. Zapraszanie wybitnych naukowców, którzy tutaj gościli, podnoszenie poziomu nauczania. To wszystko zawdzięcza ta szkoła przede wszystkim wybitnym dyrektorom. Nie sposób tutaj o nich nie wspomnieć, jeżeli mam mówić w ogóle o nauczycielach. Przede wszystkim Ludwika Klemensiewicza, który w latach 1863-1887 kierował tutejszym zakładem. Manuela Kiszakiewicza, który w latach 1889-1899 kierował pierwszym gimnazjum. Człowieka, który podniósł strasznie poziom nauczania. Nie spotkało się to zupełnie ze zrozumieniem ówczesnych, dlatego mówili, że jest zbyt ciężko ukończyć tę szkołę. Spadła drastycznie liczba uczniów, no i tak naprawdę historia pierwszego liceum, pierwszego gimnazjum wówczas, no była pod dużym znakiem zapytania. Nałożyła się to na to jeszcze jedna wielka tragedia, mianowicie pożar Nowego Sącza w 1894 roku, który mimo wszystko dla placówki edukacyjnej skończył się dobrze, a przez który przeprowadził szkołę Manuel Kiszakiewicz. To następnie Stanisław Rzepiński, wybitny humanista, twórca unikatowego w skali kraju pokoju, czy właściwie pracowni archeologicznej tutaj w gimnazjum, który kierował szkołą w latach 1899-1912. A potem został przeniesiony na stanowisko inspektora Rady Szkolnej Krajowej w Lwowie, czyli jednego z najwyższych urzędów, jeżeli chodzi o edukację w Galicji. Michał Pelczar, jego następca, lat 1912-33 i Bolesław Redlich od 1933 do 1939. To naprawdę bardzo wybitni ludzie. Ludzie, którzy zmagali się z nieprzychylną polityką władz miejskich,
co do edukacji, ale to nie dotyczyło tylko pierwszego gimnazjum, bo rajcy sądeccy oszczędzali jak się tylko dało. Nie przydzielali opału szkole i tak dalej, dlatego często musiała być zamykana w zimie. Ale jednocześnie paradoksalnie dbali o to, żeby ta szkoła tutaj została, bo zdawali sobie sprawę, że jest tutaj jak magnes, który przyciąga właśnie ludzi znaczących z całej Galicji właśnie do Nowego Sącza, który przyciąga osoby z całego regionu. W tej szkole jej reputacja jakby jest zawdzięczana przede wszystkim nauczycielom. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć tylko jednego z wielu wybitnych pedagogów, Ludwika Małeckiego, filologa, który ponad 40 lat tutaj pracował w szkole, który zasiadał w Radzie Szkolnej Miejscowej, był jej dyrektorem, czyli odpowiadał za nadzór nad szkolnictwem w całym mieście, który doprowadził do budowy bursy tutaj na Długosza, niedaleko szkoły, który doprowadził do budowy kościoła świętego Kazimierza razem z innymi sądeczanami, który w końcu stał się honorowym obywatelem Nowego Sącza w 1913 roku, na chwilę przed śmiercią. Warto wspomnieć innych, między innymi Gutowskiego, Poselta, to są nauczyciele może znani, mniej znani, którzy tutaj właśnie kierowali Radą Szkolną Miejscową, kreując edukację w naszym mieście. Nauczyciele to nie zawsze były osoby święte, jak się je często tutaj przedstawia i teraz tych kilka ciekawostek może takich pikantnych, nazwijmy to. Tutaj szczególnie chciałem opowiedzieć o Andrzeju Jezierskim, który był postacią wyjątkowo uciążliwą dla dyrekcji i dla uczniów, który potrafił grozić nawet dyrektorowi, który pobił ucznia i wyzywał uczni od Moskali, za co spotkało go postępowanie dyscyplinarne i został zesłany do Bochni, do gimnazjum, ale wrócił. I zaczął prowadzić lekcje historii, gdzie wyrażał się, pozwolę sobie zacytować, za naszą przeszłość, Żyd nie da szelonga. I mówił, że msza w kościele to są misteria murzyńskie. W XIX wieku to był szok. Który karcił jezuitów i który po godzinach pracy miłował się w trunkach, spędzał czas w szynkach i razem z innym matematykiem, tutaj cytat, walał się po rynsztokach. A do szkoły przychodził ubrany w brudne stroje. To nie jest tak, że są historie, szanowni państwo, kryształowe, bo żadna społeczność, też społeczność pierwszego gimnazjum nigdy kryształowa nie jest. Dlatego mam nadzieję, że w tej mojej części właśnie opiszę zarówno te szczytne postacie jak Ludwik Małecki, ale pan Jezierski tutaj był faktycznie fenomenem, bo doprowadził pana Ludwika Klemensiewicza do choroby serca, wskutek której potem zrezygnował z pracy, więc tak to był. Zresztą pan Klemensiewicz jako dyrektor nie miał łatwej kadry, bo jeszcze miał jednego nauczyciela, który lubował się. Zapisał tak, że generalnie jest w porządku, poza tym, że lubuje odwiedzać domy publiczne. Także tak to było. Praca nauczyciela w XIX wieku, szanowni państwo, była bardzo ciężka. Jak wynika z dokumentów, z podziałów godzin, przechowywanych w różnych archiwach lwowskich, sądeckich, nauczyciel pracował od 8 do 18, taki wzięty nauczyciel, przykład na przykład Michał Sękowski, znany tutaj w Nowym Sączu pedagog. I wcale nie miał jakichś luksusów, tak? Bo to pewnie też jest części z państwa znane, że nauczycielom wtedy się specjalnie nie przelewało, chociaż opinia publiczna widziała całkiem co innego. I w gazetach, które się tutaj ukazywały w Mieszczaninie, w Sądeczaninie, szczególnie wytykano nauczycielom, że dorabiają sobie innych miejscach. Przykładem może być Karol Gutowski, który został wybrany dyrektorem Kasy Oszczędności, a więc takiego ważnego, nazwijmy to, banku tutaj w Nowym Sączu. I od razu prasa wytknęła mu to, że odpuszcza sobie obowiązki szkolne na rzecz właśnie napełnienia swojej kieszeni, jak to wtedy zapisano. Co do uczniów. Uczniowie również byli różni. Kalinka napisał, jeden z publicystów, pisarzy, napisał w XIX wieku, że z gimnazjów młodzież wychodzi z umysłem przytępionym i opacznie rzeczy widzącym. No oczywiście taka krytyka to jest głęboko przesadzona, ale tak niestety większość społeczeństwa postrzegała niektórych absolwentów. Musimy sobie powiedzieć, że klasę pierwszą takiego gimnazjum w XIX wieku zaczynało około 60 osób w jednej klasie, a kończyło około 12-14 w porywach do 8. Poziom nauczania chyba był bardzo wysoki.
Ale to nie wynikało też z tego, bo są też tutaj inne przyczyny, między innymi kwestie finansowe. Równało się, nauka w gimnazjum równała się z opłatą czesnego, z którego zwalniano uboższych uczniów, ale to też była jedna z przyczyn. Ambicja uczniów była bardzo wysoko zawieszona, ta poprzeczka. I myślę, że to miało też duży wpływ na to, w jaki sposób, jak się potem ci uczniowie odnaleźli, co osiągnęli po ukończeniu tej szkoły. Ale prowadziło też do wielu tragedii. Jeden z uczniów na początku XX wieku rzucił się pod tory, ponieważ nie zdał z matematyki. Ale generalnie nie było tak źle, szanowni państwo, rzucił się pod pociąg, ponieważ 69% uczniów uzyskiwało promocję. To też dzisiaj jest chyba niski wynik. Natomiast w szkołach podstawowych w tym samym okresie na początku XX wieku to było 92% przechodziło do następnej klasy. Uczniowie rekrutowali się, tak jak powiedziałem, z środowiska miejskiego, a więc były to często dzieci urzędników, ale też ze wsi. Tutaj bardzo dużo dzieci łemkowskich proboszczów parafii unickich, którzy podobnie jak większość tych dzieci właśnie pochodzących ze wsi, potem wybierała seminarium duchowne jako dalsze kształcenie. Jakby społeczność uczniowska była bardzo zorganizowana, prowadziła chór, prowadziła Towarzystwo Pomocy Koleżeńskiej, tutaj te organizacje patriotyczne, o której mówił pan Giza. Także jak państwo widzicie, bardzo bogata działalność i tutaj nawet nie sposób wymienić tego wszystkiego, co się działo w pierwszym gimnazjum. Ale byli też tacy, których nic nie interesowało. Jeden z nich, na przykład Laks, w klasie siódmej, czyli już na finiszu edukacji, nazwijmy to, bo było 8 klas, chodził sobie do Szynków i tam wygadywał na nauczycieli różne przykre rzeczy, za co go zresztą wyrzucono ze szkoły z wielkim hukiem, co się odbyło szerokim echem. Także ilu uczniów, tyle zachowań, tak? Ja wiem, że wy też jesteście tacy, bo jestem nauczycielem, znaczy może nie tacy, tego wam nie życzę, ale tak jak powiedziałem, społeczność pierwszego gimnazjum jako nauczyciele i uczniowie to nie był monolit, to było wiele charakterów, które będę się starał tutaj przytoczyć. I na koniec chciałem jeszcze wymienić kilku wybitnych absolwentów tej szkoły z tego okresu, żeby jakoś pozytywnie też zakończyć to moje wystąpienie, to przede wszystkim tutaj wspomniany Romer, Eugeniusz Romer, Jan Romer, to Albin Julian Dunajewscy, arcybiskup Józef Sembratowicz, to Pieraccy, to Julian Lambor, to Kazimierz Miczyński, twórca szkoły w Dublanach, a więc jak widzicie, szanowni państwo, bardzo wybitne grono i życzę szkole, żeby przez kolejne lata również to grono się powiększało i żebyście brali przykład z tych lepszych uczniów. Dziękuję bardzo.